Witam Cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Minus 18, w nocy podobno było minus 23. Pieczywo kupione, do domu na siadanko. Próbuję rozpocząć pierwszy live na Mazur Gra. No i jak ostatnio nie wiedziałem, jak przeskoczyć tutaj, bo tylko tym przeskakiwałem, no to okazuje się, że bardzo prosto. Kursorem się tak rusza. Czujesz, jaki jestem? Chcę zrobić tego live, ale na razie jeszcze mam problem tutaj. Muszę zaakceptować regulamin. Ale chyba go akceptowałem, tak? Czy nie? A będę miał przynajmniej transfer danych. Mam? Co masz? Transfer danych. Transfer danych masz. Numer telefonu, transfer nie. Danych masz. A co miałeś? 30 faktów o sobie? No tak. I teraz tego nie mam. Zobaczysz. Ile ci się jeszcze przypomni rzeczy, które straciłeś. Zobaczysz, to w trakcie. Muzykali. Założę nowe. I będę prosić, żeby wchodzili. I będę miała. Czyże ja już nie ma twojego konta? Nie ma. Co miłaś? Robię inne. Skasowało mi się zdjęcia piesków! Były takie małe! Jeszcze ci się będzie przypominać, zobaczysz. Teraz dopiero ci się będzie przypominać, co skasowałeś. Właśnie, masz mi kupić pieska. Za to. Pocieszcie mnie i napiszcie, że mi kupię pieska. Będzie fajnie. No czemu? To też się skasowało. A co? A co ci się przypomniało? A Instagram? Ty na Instagram nie wrzucałeś nic, nie? A tam trzeba tylko hasła? Wpisać? I adres mailowy. Tata, nie strasz mnie. Marcel. Snapchat, Instagram, to ja tworzyłem. Dobra, ale patrz, a będę miał Facebooka? A Facebooka ty tworzyłeś. No to ostatnie, to ty będziesz pamiętać hasło. Jeżeli pamiętasz, to będzie okej. Okay. Musical.. Musical.ly ty stworzyłeś? Ale hasło w tym roku, co tworzyliśmy? 2016. Tak. Uff, to pamiętam, ulga, będę miał mojego Facebooka. No zobaczymy, jeszcze się nie logowałeś. Będę miał. Dobra, Snapchat, Instagram, Facebook. A, coś mi użyło. 4 razy 4. 4 razy 3. 12. 4 razy 6. 4 razy 7. 4 razy 3. 4 razy 4. Dobrze, 4 razy 3. 12. 4 razy 4. No i miałem zrobić live, ale niestety wydarzyła się dzisiaj katastrofa. Miłosz po prostu. Dla Miłosza katastrofa. Miłosz w swoim telefonie wszystko skasował. Pojawił mu się nowy system, więc prawdopodobnie było zapytanie odnośnie nowego systemu. Tak pewnie klikał i wszystko stracił. I najgorsze jest to w tym wszystkim. No. Ej. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że hasło do maila zalogowaliśmy się, ale jest podwójne uwierzytelnianie. I przyszło hasło do zalogowania się na koncie mailowym na numer telefonu, który jest stary Miłosza. Zmienił numer telefonu i nie mogę się zalogować. I nie wiem, czy odzyskamy to wszystko. Ach, same problemy. A wprowadziłem właśnie dwuetapowe uwierzytelnianie, żeby lepsze były zabezpieczenia i teraz okazuje się, że jest problem. Jest, udało się. Co? Zalogowałem się na twoje konto pocztowe. Czyli odzyskaliśmy dostęp do tego. Do konta pocztowego i być może odzyskasz kontakty i pomału wszystkie inne rzeczy. Ale do Musical.ly będzie problem chyba. Ale przynajmniej trochę już jest sukces. Jest! No i próbujemy odzyskać tutaj hasło do Musical.ly. Można odzyskać wysyłając numer telefonu, tylko niestety to jest stary numer Miłosza, który telefon jest nieaktywny. No i mamy problem z Musical.ly. Gotowy? Tak. Teraz tak. Będziesz mi odpowiadać same piątki. Jeżeli będziesz chciał podpowiedź, to się odwrócisz. Ale z każdym odwróceniem dostajesz w tyłek.
Okej? Okay? 5 razy 3. Chodźcie posprzątać. Szybciutko. Zobaczyć, jaki tam zostawiliście wczoraj bałagan. A to nie widziałeś o tym, że dostałeś to od fana? Pokaż. No. Dostałeś. Tylko nagraliśmy, ciebie nie było. Milo był. Chodźcie sprzątać. A wczoraj pobojowisko takie zostało. Po nagrywaniu. Proszę. Ile tego wszystkiego jest? Prezenty. Więc teraz sprzątać. Wczoraj testowane były o właśnie te dwa pro... Nie. Nie. To wczoraj nie testowaliście. A, coś innego. Po bojowisko. Dobra, dzisiaj nagrywamy, co to jest? Linolada. Linolada? Linolada kokosowa i pomarańczowa. Kremy. Linolada. Ale wiecie co? Właśnie, bo ja zmieniłem teraz miniaturki i chcę, żebyście wy blisko byli siebie po tej stronie, bo po tej stronie zawsze jest ten napis. Więc już teraz nie możecie być szeroko, tylko blisko siebie i ręce do góry. O. Znaczy ręce do góry, nie ręce, tylko produkt do góry. Linoladę weźcie do góry. Czemu? O, i blisko siebie właśnie. Dlatego, że ja muszę też tutaj... Dobra. A to jest krem? Tak, ale na razie, na razie robimy do zdjęcia. No i chłopaki pierwszy przetestowali linoladę. Nie chcieli, bo niedobre będzie, a co? Chcecie, to macie spróbować. Dobre? No, a nie chciałeś. Robiłeś, widzisz? Tata, problemy. Jest głodny. Dlaczego chcesz jeździć? Na piłkę ręczną? Ostre światło? Dlatego. Dlaczego lubisz jeździć na piłkę ręczną? Jak ja spychaliśmy na Mateusz tylko. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie będę oglądał, tylko będę się bawił. Że będziesz się bawił? No. Ostre jest takie światło. Nawet przeostry. To był Maksim. O, chodź zobaczysz, czy poznajesz to? Znów cię widział ktoś. Co to jest? No ty. Kogo nie skończy, żebyś tam nie, nogi nie skończył. Wiem już kogo. No kogo? Kubę. Kuby, tak. No pamiętam. On to wrzucił? Tak, u siebie wrzucił na kanał. Jeszcze zaczyna. Dzięki. O, jaka kolejka. Twój telefon? A zamieniałam się za te rękawiczki. Tak, muszę wszędzie zabierać. Do auta, do domu, nie wiem jeszcze gdzie. Wszędzie, cały czas ją noszę. Ze sobą. A jaki jest wynik? W ogóle widzieliście mecz, czy nie? Ja widziałam. Jak ktoś chce, 14-16. Thank you.
Podsumowując dzisiejszą historię związaną z Miłoszem i z jego zgubieniem. Jak wszystko dobrze? Znaczy najgorzej. Akurat. Nie no, problem jest taki, odzyskaliśmy hasło, dobrze poszliśmy do pracy. Domyślałem się, że to może być ostatnia szansa, że jak pójdziemy do pracy, gdzie się logowałem, to że on po prostu będzie pamiętać to logowanie. I faktycznie tak się stało. Także całe szczęście, że zalogowaliśmy się na Miłosza konto mailowe, ale niestety na razie póki co Musical.ly niestety nie działa i chyba będzie musiał założyć nowe konto. Na to wygląda. A ma ile masz tam 10 tysięcy osób, tak? 11 tysięcy osób go śledzi, no, natomiast mówiłem mu, żeby się nie przejmował, bo ja też popełniałem takie błędy już nieraz, no nie? No. Ja też kiedyś tak robiłem, teraz już bardziej po prostu człowiek starszy to więcej o to dba, ale też robiłem jakieś prace, na przykład 4-5 dni pracowałem, no i gdzieś tam straciłem. Także takie rzeczy się zdarzają, po prostu będzie bardziej uważać. Natomiast on jako teraz taki no, osoba, która będzie miała te konta i nie wolno stracić tych kont, to musi bardziej po prostu uważać. Prawdopodobnie zrobił tak, że nowy system, po prostu mu się wyświetliła informacja, nie wiem, ale najdziwniejsze jest to, Milo, że zainstalował ci nowy system. To nie jest to, że aktualizacja, tylko zupełnie jemu się skasowało to wcześniejsze dane i nowy, czysty system mu się zainstalował. Prawdopodobnie, tak? No. Nie wiem. Jak był nowy telefon? No. Milo? Tak? Chyba, że idziemy na herbatkę, tak jak kiedyś, pamiętasz? Raczej nie ulepisz bałwana. No już nie tyle śnieg. Nie dasz rady, chodź. Podoba ci się moja piżama? A widziałeś mnie w ogóle kiedyś w piżamie? To czy tak? Kiedy? Ostatnio? 3-4 lata temu. A to jest moja piżama. Bo ja chodzę spać, ja śpię w piżamie czy nie? Nie, na golosa. To mi się właśnie nie podoba. To ci się nie podoba? No. I cały czas idziesz tutaj, jak jesteś w domu, to cały czas jesteś nago. A teraz czas pozdrowień. Najpierw komentarz pierwszy, który wybrał YouTube. Miłosz rzucił po prostu posta. No i oczywiście miał najwięcej, był najbardziej aktywny, więc miło, że od razu cię pozdrawiam. A teraz wybieram komentarze, które były trzy najszybsze. Bass Boosted, po raz kolejny chyba jesteś w pierwszej trójce. Pozdrawiam cię serdecznie. Huba Buba, pozdrawiam cię również serdecznie za to, że byłeś drugi. I pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś w pierwszej trójce. Teraz wybieram pytania i odpowiedzi. Olek Todryk, pozdrawiam cię serdecznie również. No właśnie, przy podłączeniu kabla ta karta mi zadziałała i całe szczęście. Także czasami da się tak właśnie w ten sposób uniknąć. Mówię to pod tym kątem, bo być może komuś, jakiemuś widzowi coś takiego się zdarzy. Achtung, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Marcel jest prawie zawsze wesoły. Jak są jakieś tam spinki, to bardziej tutaj z Miłoszem niż z Marcelem. Marcel wesolutki jest. Miłosz Przybysz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To podwójne słońce, to był efekt. Ja robiłem zdjęcie, nagrywałem przed lustrem i dlatego efekt gdzieś tam tego odbicia spowodował, że tak to wyglądało. Grosik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Uciął film, dlatego że za mało miejsca było na dysku i dlatego on nie wyrenderował go do końca. Katarzyna Rak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jestem z tyłu za nimi, im podpowiadam, włączam kamerę, wyłączam, żeby później przy montażu było mniej. Bo tak to jak oni na przykład długo by rozmawiali, różne rzeczy, to przy montażu później by schodziło długo. Jakubek 95, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Już był w sobotę na Mazur Gra Live pierwszy. On był taki technicznie kiepski, ale z czasem, technicznie pod tym kątem, że nie wiedziałem właśnie wszystko co i jak, ale z czasem na pewno będzie coraz lepiej. Agnieszka Jóźwik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To jest mój błąd, ale to jest mój błąd podobny taki, że w centrum w Polsce właśnie tak mówią. Czyli ja mówię na dworze, nie, że na dworzu, jak, że na dworzu, a powinno być na dworze. To popełniam ten błąd i popełniam błąd, którego się nie mogę oduczyć. Idę pieszo, tak? Czy nie, idę na pieszo.
Jak to jest w końcu? Idę na pieszo, a powinno być idę pieszo. Szymon Saduś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłosz już mi mówił o tym, żeby zrobić mu zdjęcie i będzie zmiana. W ogóle już to od dawna powinno być zmienione, ale trudno. Marcelina, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłosz właśnie zapuszcza włosy i chce tutaj i ma ten sznurek jakiś, tak? Ale bandana faktycznie też jest dobrym pomysłem. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się, cześć i do jutra. I Milo stracił Musical.ly i nad tym bardzo ubolewa. I mówi, żebym po prostu podał jego nowe konto i nowe konto zobaczymy, czy odzyska tamto, ale w tej chwili na nowym koncie jest jako Milosz Mazur. Jako Milosz Mazur. Nie Milo Mazur, tylko Milosz Mazur na Musical.ly. Trzymaj się, cześć i do jutra. Hej!